Rybacy z miejscowości Barhöft w dniu 8 kwietnia 1665 roku około godziny 2 obserwowali kosmiczne tarcze walczące ze sobą na niebie. Tak przynajmniej interpretuje się drzeworyt, który bez wątpienia przedstawia bardzo zastanawiające zdarzenie. Zgodnie z treścią zapisków na ten temat autorstwa niemieckiego kronikarza Erasmusa Finksa, na niebie obserwowano płaski, okrągły kształt przypominający kapelusz dorosłego mężczyzny. Kolor obiektu wiszącego nad kościołem Świętego Mikołaja zbliżony był do barwy księżyca w ciemni. Pozostawał tam w bezruchu aż do wieczora. Wieśniacy byli śmiertelnie przerażeni, biegali w różnych kierunkach i zakrywali twarze w dłoniach. Następnego dnia wszyscy zachorowali. Rybacy mieli dreszcze i odczuwali ból głowy oraz kończyn. Warto zauważyć, że zdarzenie to zostało opisane dopiero 24 lata później. Stąd najpewniej wiele informacji na ten temat zostało przeinaczone w pamięci prostych ludzi. Wspomniany epizod z historii został wspomniany w magazynie Edge Science z 2015 roku przez Chrisa Aubecka i Martine Shough. Aubeck zajmuje się na co dzień wpływem UFO na dawne kultury, natomiast Shough pracuje w Narodowym Centrum Badań nad Lotnictwem i Zjawiskami Anomalnymi, w skrócie NARCAP. Aubecka i Shough usiłowali dociec prawdy i rozwikłać zagadkę z 1665 roku. W tym momencie warto chyba wspomnieć, że historia ta miała zostać rozwikłana lata temu. Wedle dominującej wersji średniowieczni mieszkańcy byli świadkami nietypowego halo słonecznego, które z racji kształtu przypominającego krzyż zostało zinterpretowane jako paranormalne zjawisko. Jednak zdaniem wyżej wymienionych panów, obiekt był obserwowany zdecydowanie zbyt długo i dlatego nie można wiązać tego z hipotezą o mirażu. Ale to nie wszystko. Oczywiście pozostaje jeszcze kwestia ogromnego stada ptaków. Zgodnie z zapiskami, bitwa rozpoczęła się wraz z pojawieniem się stada ptaków. Stworzenia frunąc uformowały pewnego rodzaju zwarty szwadron, który został rzekomo wchłonięty przez jeden ze statków poruszający się w kierunku północnym. Od południa napierały inne obiekty przesuwające się w kierunku północno-wschodnim. Potem dwa statki wpadły gwałtownie na siebie, a nad Barhöft pojawił się dym i ogień. Pomijając już kwestię tego, jak przestraszeni musieli być rybacy, świadkowie mówili jeszcze o brązowej postaci, która próbowała ratować załogę rozbitego spotka, ale niestety niewiele więcej nam o niej wiadomo. Nie należy wykluczać, że wiosną 1665 roku wystąpiły po prostu nietypowe warunki pogodowe, które spowodowały tego typu zjawiska. Być może wieśniacy widzieli stado szpaków udające się na lęgi na zachód od Bałtyku, które połączone w ogromnej masie stworzyło finezyjne kształty. Ale to z kolei nie wyjaśnia sprawy ciemnego obiektu, który wisiał na niebie aż do północy. Czy to możliwe, że nad Barhöft w tym samym czasie mogły wystąpić dwa anormalne zjawiska? Podczas gdy jedno tworzyło iluzję optyczną, drugie unosiło się długo nad głowami ludzi. Dla osób zainteresowanych zjawiskami paranormalnymi, to niesamowite wydarzenie jest jednym z pierwszych udokumentowanych przypadków obserwacji latających spotków w historii ludzkości. Jego potwierdzenie byłoby ogromnym krokiem naprzód, chociaż biorąc pod uwagę stanowisko środowiska naukowego, nawet wytresowanie kilku tysięcy ptaków wydałoby się dla nich bardziej prawdopodobne niż rzeczywista obserwacja niezidentyfikowanych obiektów latających.